ruszyła, widzą Państwo, fan klub Pawła Fajka i popatrzmy na tę jego drugą próbę. Fantastycznie wszedł w konkurs. Zobaczymy, czym się to skończy. W pierwszej kolejce 80 metrów i 19 centymetrów. Mistrz świata, jak teraz, chyba czuje, że to jest daleko. Oj, tak. Fantastyczny wynik. Daleko poza granicę 80 metrów, tylko ile? Przypomnijmy, rekord Polski Szymona Ziółkowskiego wynosi 83,38 z tego fantastycznego konkursu w Edmonton przed 13 lat. Tak. A teraz Paweł Fajdek. Chyba dalej, ale czy na pewno? Czuję, że ten młot poleciał. Czuję, że się dobrze zakręciło, że wszystko technicznie poszło dalej. No i patrzymy na wynik 83,48. Rekord polski. Niesamowite, 10 centymetrów dalej od Szymona Ziółkowskiego. Mamy wielkie wydarzenie, wielki rzut mistrza świata. Ale kiedy się widziało, jak Bolt mu odjeżdża niczym ekspres, zwłaszcza, że Bolt utrzymuje rytm, utrzymuje prędkość tam, gdzie wszyscy zwalniają. I to jest jego wielka moc. To jest jego wielka siła. Analizowano wszystkie największe biegi Bolta. Okazuje się, że w Pekinie wyszedł do 10. Usain, znów to on. Wydaje się, że w tej chwili jest jakby odcięty od tego wszystkiego, co się dzieje naokoło, ale jakby słyszał te słowa i rzucił spojrzenie na bok. Jemu to nie przeszkadza. Mówiło się nieraz, że sprinter biegnie jakby w tunelu własnej koncentracji. Ale Usain Bolt tym wszystkim regułom położył kres. To znaczy, on po prostu potrafi i wygłupiać się, i piekielnie szybko biegać. Paweł Fajdek, rzut na pożegnanie. Czy ma jeszcze w sobie energię, żeby coś dołożyć? Zrobił już tutaj wielkie show. Zrobił coś wyjątkowego i wspaniałego. Największa para, jak mówił miotacze, jest na te pierwsze 2-3 rzuty. Najlepiej na ten pierwszy albo drugi. Potem to jednak uchodzi energia, ale świetny ma konkurs. Znakomity. I znów powyżej 80 metrów. Nieprawdopodobny dzień, nieprawdopodobny wieczór Pawła Fajtka. Seria, złota seria, można powiedzieć. Teraz też pewnie powyżej 82 metrów, no bo właściwie w każdym niemal rzucie. Od 80-19 w pierwszej, od rekordu Polski w drugiej próbie 83-48, potem 83-37, 82-16, 81-57 i teraz na pożegnanie 6 81-46. Fenomenalnie. Jeszcze ostatni rzut Anity pewno. Aż się za głowę złapał. To ja tutaj dzisiaj nawywijałem tym młotem. Ale żadnych nie było tutaj turbulencji, żadnych kłopotów, żadnego rzucania w siatkę.